Witajcie bardzo serdecznie w moim ogrodzie w Toadpool w hrabstwie Derbyshire w Anglii. Początek jesieni to jest naprawdę świetny czas, żeby porozmawiać właśnie o rabatach. Tak, rabatach ozdobnych, nie żadnych obniżkach cen, tylko o rabatach ozdobnych, tak? I w dzisiejszym odcinku właśnie o tym, o tej rabacie, która jest za mną, ale również o rabatach w Zgorzałem. I na samym końcu dzisiejszego odcinka wręcz zaproszę Was na naszą rabatę, najnowszą rabatę Non-Dig w Zgorzałem, ponieważ mamy dużo pytań dotyczących, jak ta rabata została zrobiona, tak? Także o tym na samym końcu, a teraz jesteśmy w Anglii przy mojej pięknej prerii. Słuchajcie, wiele osób pyta, co się stało z rabatą, o której Wam opowiadałam w listopadzie 2021 roku, czyli rok temu, troszkę mniej niż rok temu, 10 miesięcy temu. Możecie sobie wrócić na wszystkich filmach na vlogu i zobaczyć film o tym, jak przygotowywaliśmy tutaj ten teren pod obsadzenia na tej rabacie. To jest oczywiście rabata naturalistyczna, czyli taka, która ma swoim designem, swoim projektem, swoją kompozycją naśladować taki projekt naturalny, czyli tak jakby podpatrywanie natury, ale oczywiście są to wszystko gatunki, które są przez człowieka, no może nie wszystkie, ale wiele z nich jest przez człowieka troszeczkę zbajerowanych, tak? Są trochę bardziej wyfikane. I tutaj one są wszystkie zebrane, żeby wyglądały naturalnie, ale pięknie. Słuchajcie, takie rośliny naturalistyczne, które widzicie na tych rabatach, bardzo, bardzo Wam polecam, ponieważ one są oczywiście bardzo łatwe w uprawie. Nie tylko są piękne, ale są łatwe w uprawie. O tej porze roku tak naprawdę na rabatach naturalistycznych, preriowych pracy nie ma, ponieważ trzeba by było teraz tylko patrzeć na nie, jakie są piękne i po prostu się cieszyć z tego, że są. Teraz one są bardzo fajne, ponieważ dużo jest na nich owadów, dużo jest ptaków, na wielu roślinach, takich jak rudbeckie, jeżówki, które po troszeczku zaczynają przekwitać, pojawiają się nasiona. Te nasiona są oczywiście ulubione dla na przykład grubodziobów albo podobnych ptaków. Także teraz, jeżeli chodzi o rabaty preriowe, które założyliście już kilka lat temu, taka jak ja mam na przykład w Zgorzałem w ogrodzie ogród Bellingham, to tam nic nie robimy o tej porze roku, tylko przycinamy krawędzie. Tak jak Wam zawsze opowiadam, jedyna praca to jest to, że trzeba przecinać co tydzień krawędzie przy ścieżkach trawiastych, ale tutaj to jest inna sprawa, bo tak jak Wam powiedziałam, to jest nowa rabata. Więc chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak pielęgnować nową, młodą rabatę. A więc tak, cofnijmy się, słuchajcie, do tego listopada 2021 roku, czyli 10 miesięcy temu, kiedy to wszystko było wyłożone kartonami i wysypane zrębkami, przekompostowanymi zrębkami z uprawy wierzby energetycznej. Słuchajcie, wszędzie tutaj dookoła nas ogromne ilości hektarów są porośnięte wierzbą energetyczną, którą co kilka lat, co 3 lata ścina taka wielka, specjalna maszyna i później ona zostaje wywożona tutaj pod taki ogromny dach i tam czeka na swój czas i to jest normalnie jako suche takie paliwo, biopaliwo dla ogrzewania Renishaw Hall, tak, tej posiadłości. Ale oczywiście ogromne ilości są nieużywane, dlatego że tego jest stanowczo więcej niż potrzeba, jak to bywa zazwyczaj. W związku z tym duże ilości po prostu leżą na ogromnych kupach, że tak powiem, i tam to pięknie się kompostuje, gnije, przerabia i później z tego jest fantastyczna ściółka. Także cofnijcie się do tego odcinka i zobaczcie, jak myśmy to robili. I oczywiście, co najważniejsze, czego może jeszcze nie powiedziałam, ale czasami zapominam, że to w ogóle trzeba powiedzieć, to też jest rabata, która była zakładana bez non-dig, czyli bez przekopywania. I ona faktycznie za pierwszym razem, bo czasami trzeba przy zakładaniu ogrodu non-dig faktycznie go przekopać, jeżeli jest na zbyt zbitej ziemi, to jest ok. Pierwszy raz czasami trzeba. Ale tutaj akurat udało nam się nie robić tego w ogóle, tak? Także tutaj jest wszystko wyściółkowane grubą warstwą przekompostowanej materii organicznej, która wprowadziła do gleby, która tutaj wcześniej była i nie była to zbyt zasobna gleba. Jak Wam dawniej jeszcze opowiadałam, tutaj kiedyś była kopalnia. Tu, gdzie stoję, słuchajcie, była kopalnia odkrywkowa węgla. Więc później te wszystkie tereny były zasypane
okropnymi śmieciami, jakieś kamienie pomieszane z jakimiś toksycznymi kawałkami z kopalni, naprawdę nic dobrego, dlatego tutaj tylko ta wierzba będzie rosła, nic więcej. Ale tutaj dookoła naszego domu próbujemy oczywiście uprawiać rośliny, które będą ozdobne i też będą przyjazne dla naszej planety, więc miododajne, takie jak na przykład te rośliny naturalistyczne. Także rabata była wyściółkowana materią organiczną. Mikroorganizmy zawarte w materii organicznej tutaj zamieszkały. Dzięki temu, że teraz jest gęsto obsadzona, to te mikroorganizmy mieszkają w korzeniach roślin, tak? Dlatego że te wszystkie rośliny, jak rosną, to fotosyntezują, więc wytwarzają cukry, które potem są sprzedawane za inne mikroelementy i normalne składniki pokarmowe, chemiczne, jak azot, fosfor i potas dla roślin, więc jest troszeczkę taki handel wymienny i to jest właśnie najfajniejszy sposób. Słuchajcie, te rabaty są niczym nie nawożone, tak? Tylko i wyłącznie dostarczenie mikroorganizmów do tej gleby. To zupełnie wystarczy. I wręcz gdybyśmy nawozili te rabaty jakimkolwiek nawozami, już nie wspominam o sztucznych, bo te to w ogóle nie istnieją w moim świecie, ale gdybyśmy tu nawozili dodatkowo bornikiem granulowanym na przykład, albo gnojówka, no to te rośliny byłyby zbyt wybujałe. A to oznacza, że trzeba by było je podwiązywać. To już nie jest naturalny wzrost. To jest, my nam to jest niepotrzebne. Zobaczcie, jak one fantastycznie rosną. Dlatego, że tak jak mówię, tu zostały wybrane rośliny, które nadają się do takich upraw, które są za bardzo przez nikogo, nie wiecie, niepielęgnowane, tak? Raz w roku na wiosnę do ziemi, wszystko przycięte i nic więcej. Żadnego chodzenia i chrzanienia się przy roślinach, jak w przypadku naszych rabat angielskich, które wam za chwileczkę pokażę, wzgorzałem. Tam teraz roboty jest pełno. Na tych rabatach niewiele, ale w związku z tym, że te rabaty były przygotowane do sadzenia jesienią, tak, w listopadzie i później tutaj ta cała ściółka leżała do wiosny. Wiosną, w marcu i w kwietniu te rabaty były sadzone. Chyba były sadzone w marcu i w kwietniu, nie wiem dokładnie, wiem, że wiosną i też to jest w którymś z filmików z wiosny, także możecie wrócić, jak tutaj jeszcze takie malutkie doniczki. Te rośliny, słuchajcie, myśmy uprawiali, 90% tych roślin myśmy uprawiali z nasion, tak? Także one były maluteńkie. Słuchajcie, one, te rośliny niektóre mają dopiero rok. Zobaczcie, jak wszystko rośnie w materii organicznej i zobaczcie, jak samemu można dużo zrobić. Dlatego, że bardzo dużo osób by chciało mieć prerie, chciałoby mieć duże rabaty naturalistyczne, ale oczywiście, wiecie, kupienie roślin na takie duże rabaty to jest kilka dobrych tysięcy złotych, a wydanie kilkudziesięciu albo kilkuset złotych na nasiona to jest zupełnie wystarczająco. Także słuchajcie, tutaj jest większość z nasion i większość, tak jak mówię, ma dopiero rok. Także były sadzone te rośliny na wiosnę i w związku z tym, że ten rok jest troszeczkę eksperymentalny, tak? Zobaczymy, które rośliny dobrze przeżyły, które rośliny się ładnie rozrosły. Zauważyłam na przykład w niektórych miejscach, widzicie tutaj tak pięknie rozchodniki rosną. Rozchodniki i te białe, piękne to jest Sanguisorba canadensis, czyli krwiściąg kanadyjski. To są dwie jedyne rośliny, które były sadzone z sadzonek, tak? Które były dzielone z innych rabat i tutaj sadzone. A cała reszta jest, słuchajcie, z nasion. Także wracając do tego, co ja zauważyłam w tym roku na tych rabatach, że na przykład to sedum, czyli rozchodnik, jest posadzony tylko w dwóch miejscach, a nie ma w innych. Także jeszcze będę sadziła go z tamtej strony, jeszcze będę go sadziła z tej strony. W miejscach, gdzie będę sadziła te rozchodniki, słuchajcie, zaznaczyłam je teraz po prostu patyczkiem, tak, bambusowym, żeby można było potem wiedzieć, gdzie będą sadzone. Widzicie, tu jest taka plama i tutaj naprawdę fajnie by było, żeby posadzić trzy, wystarczy trzy rozchodniki, dlatego że one się bardzo rozrastają, jak widać, tak? Także ten pierwszy rok to jest taki rok, kiedy patrzę, bardzo często z okna, patrzę, czy czegoś tu nie trzeba dosadzić, czegoś nie trzeba przesadzić. I dlatego nie ma sensu jeszcze w tym roku szaleć z dosadzaniem dużej ilości roślin. Ja posadziłam tę rabatę w zeszłym roku, tak jak mówię, znaczy w tym roku na wiosnę i niektóre z tych roślin bardzo ładnie miały przyrosty. Zobaczcie, jak pięknie na przykład wyrósł ten kłosowiec, tak? No ślicznie, ogromny jest. Kto by pomyślał, że to jest pierwszy rok tej rośliny? Ale takie rośliny jak sadziec plamisty, na przykład, tak, widzę, albo miskant malepartus, które są też u nas w ogrodzie wzgorzałem, te rośliny mają powolny wzrost. One muszą najpierw mieć porządną bryłę korzeniową i dopiero wtedy się rozrosną. Ja chciałabym wam pokazać takiego miskanta. No one, albo sadźce, one są po prostu jeszcze małe. Dlatego też ja muszę poczekać, ja teraz się przebiję do
saczców. O, zobaczcie. To są saczce plamiste Atropurpureum, które możecie też właśnie kupić u nas w szkółce w Zgorzami, które rosną u mnie w ogrodzie na preriach, na prerii. No zobaczcie, jakie one są tutaj małe. Ale to są te same rośliny, tylko one co roku będą miały coraz większe korzenie i będą miały potem coraz większą również masę zieloną i kwiaty nad ziemią. Tak, także nie ma co się martwić. Ale co chcę powiedzieć, że w tym pierwszym roku nie ma co szaleć. Ja czekam, patrzę przez okno, patrzę z tamtej strony domu, patrzę na kompozycję. Oprócz tego, że dosadzę te rozchodniki, bo to jest jasne, że w niektórych miejscach po prostu ich brakuje. Poza tym poczekam przynajmniej do przyszłego roku, czyli ta rabata będzie już w swoim drugim roku wegetacji, żeby zobaczyć, jakie rośliny jak dają sobie radę. Słuchajcie, Calamagrostis, Miscanthus, tutaj z przodu jest właśnie rozplenica, czyli Panisetum. Te wszystkie wieloletnie trawy ozdobne, one rosną rok po roku, no bo są cały czas coraz większe. A tutaj z przodu na przykład, bo tutaj z tyłu też jest sporo takich roślin, ale z przodu tutaj na przykład są jeżówki, zobaczcie, które w ogóle w pierwszym roku nie zakwitły. One nie zakwitły. Są piękne liście, ale rośliny kwiatów nie ma. Dlatego też nie przejmuję się, że tu jest zielona plama, że nie ma kwiatostanów. Widzę, że roślina jest, więc dam jej jeszcze szansę, poczekam do przyszłego roku. Tak? Także w tym momencie i tak wystarczająco jest pięknie. Ja codziennie, jak tutaj podjeżdżam samochodem albo jak rano wstaję, patrzę przez okno, jak widzę, jak tutaj jest pięknie, to naprawdę mi to dodaje siły do życia, szczególnie teraz, o tej porze roku. Wiecie, poranki są naprawdę magiczne. Jesień, zima, zimą tu będzie jeszcze ładnie. Pod schronem, może pod jakimś lekkim śniegiem, bo w Anglii dużo tego śniegu nie ma. Ale tak jak mówię, wszystko to jest cierpliwość. Także jak chcecie założyć swoją własną rabatę naturalistyczną, to możecie zrobić to, słuchajcie, bez kopania, tylko potrzebujecie sporo materii organicznej i o tym możecie zobaczyć wszystko w odcinku z listopada 2021, z zeszłego roku, jak to robiliśmy tutaj. Po drugie, małymi nakładami finansowymi, ponieważ możecie większość z tych roślin sami uprawiać z nasion i one większe. Słuchajcie, ta rudbeckia jest z nasion. Ona kwitnie w pierwszym roku. To jest po prostu coś niesamowitego. Tylko że ona była wysiewana prawdopodobnie już zeszłego lata, tak? Także ona nie była wysiewana wiosną. Pamiętacie, to są byliny. Byliny można wysiewać latem i jesienią i one będą pięknie albo szklarni, nawet nie ogrzewana, albo w inspekcie, mogą zupełnie spokojnie przezimować. Przecież to są rośliny, które są odporne na mróz, tak? Także małymi nakładami finansowymi możecie to zrobić, tak? A potem najlepsze jest to, że będziecie mieli mało roboty, dlatego że na takich rabatach jest naprawdę niewiele pielęgnacji. Oprócz tego pierwszego roku, czyli właśnie teraz, kiedy cały czas trzeba obserwować tą kompozycję, czy nam się podoba, czy nie, zapisywać ewentualnie, czy coś zmienić na przyszłą wiosnę, bo dopiero wiosną będziecie je przycinać, więc dopiero wiosną będziecie mieli szansę tutaj coś zmieniać, sadzić, przesadzać. No i oczywiście w tym pierwszym roku, kiedy te wszystkie nasadzenia nie są jeszcze takie bardzo gęste, to trzeba uważać na chwasty. Tak? Tutaj w paru miejscach bardzo ładnie powyłaziły pokrzywy, czy jakieś inne rośliny, które tutaj kiedyś rosły, bo tu kiedyś była normalna trawa. Także musieliśmy w tym sezonie jakieś może dwa razy tutaj wejść i po prostu troszkę odchwaścić. Ale powiem Wam szczerze, uwierzcie mi, że odchwaszczanie w takiej ściółce miękkiej, pulchnej, to jest sama przyjemność, ponieważ chwasty wychodzą dosłownie jak z masełka. Wyciągacie chwasty wieloletnie z palowym korzeniem i wychodzą bardzo łatwo. A chwasty jednoroczne w ogóle nie lubią rosnąć w takich rabatach ściółkowanych przekompostowaną materią organiczną, szczególnie jeżeli to jest materia organiczna pochodzenia drzewnego, czyli na przykład to są akurat są zrębki wierzby, ponieważ taka materia jest pełna grzybni, tak? Ponieważ głównie grzyby rozkładają drewno. A rośliny jednoroczne chwasty nie bardzo lubią współpracować z takimi grzybniami. Także zobaczcie, tak naprawdę nie jest źle. Tutaj chwastów jednorocznych w ogóle nie było. Tak jak mówię, troszkę wieloletnich, ale żeśmy się ich pozbyli. Niektóre rośliny już kwitną, niektóre nie. Tutaj na przykład Flomis nas jeszcze nie zakwit, ale ma tutaj piękną taką rozetę liści. To jest Flomis taki żółty, czyli żeleźniak. Tam jest Flomis bulwiasty. Zobaczcie, ma troszeczkę inne liście, takie bardziej smukłe. I ten jeden już zakwit, bo to też było z nasion. To też jest z nasion ten Flomis. Zobaczcie, jakie ma piękne kwiaty. Naprawdę ładne, nie?
tu i ówdzie rosną sobie dziewanny. To jest taka dziewanna omączona, która będzie miała żółte, małe kwiatki. I to jest roślina dwuletnia, ona będzie kwitła w przyszłym roku. I tak jak widzicie, jest dosyć duża, dlatego ją posadziłam punktowo, tylko tu i ówdzie. No i teraz jedna widzę, że kwitnie, ale wygląda naprawdę ładnie. No i nie mogę Wam przekazać, jak się cieszę i jak łatwo było tą rabatę zrobić. Bardzo, bardzo Wam polecam. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jakie rośliny nadają się na takie rabaty, to musicie troszeczkę, że tak powiem, pogrzebać w moim blogu. Tak? Na blogu mam podane dokładnie, jakie rośliny sadziliśmy na rabatach wzgorzałem. Sięgnijcie proszę po książkę Pieta Odolfa pod tytułem Tworzę ogród naturalny. Tam macie, słuchajcie, wszystko w tej książce. Tam macie wszystkie najfajniejsze gatunki podane. I również pod spodem dzisiejszego vloga też zobaczcie koniecznie, co tam jest napisane, dlatego że też podaję listę wszystkich tych roślin, które rosną u mnie tutaj na tych rabatach, tak? Jedna roślina, której możecie nie móc dostać w Polsce, i tutaj apel do szkółkarzy, żebyście zaczęli sprzedawać, proszę Was, to jest właśnie ta piękna roślina, która nazywa się krwiściąg kanadyjski. Już Wam o niej mówiłam. Ona jest niesamowicie wartościowa. Zobaczcie, ona kwitnie o tej porze roku, bo krwiściąg normalnie już przekwitł, a ona kwitnie cały czas i dzięki temu naprawdę tutaj, poza tym jest biała, jest naprawdę super. Bardzo, bardzo wartościowa roślina. Ostatnio właśnie widziałam wpis Pieta Odolfa na Instagramie i właśnie też pisze, że krwiściąg kanadyjski, Sanguis sorba canadensis, jest niedoceniana, więc obyśmy ją docenili. Ja osobiście chyba przemycę troszeczkę do zgorzałego, bo jestem ciekawa, jak będzie rosła u nas zgorzałem, ale bardzo by było fajnie, gdyby się pojawiła. Wiecie co, chyba można już gdzieś tam w internecie na Allegro czy gdzieś kupić jakieś sadzonki, ale naprawdę warto. To jest fantastyczna roślina. Zobaczcie, dopiero niektóre są dopiero zakwitną. Także ile jeszcze radości nam taka rabata da? Ok, czyli to jest wszystko związane z moją rabatą naturalistyczną, o której pokazanie prosiliście. No wiadomo, warto, bo jest piękna, jest dobry czas w roku, żeby o niej mówić. Zobaczcie, właściwie nie mam Wam co do powiedzenia o pielęgnacji, oprócz tego, że w pierwszym roku tutaj trzeba mieć oko właśnie na chwasty, których w takiej rabacie ściółkowanej raczej nie będziecie mieli zbyt wiele. Zaraz będę mówiła jeszcze o rabatach zgorzałem, o rabacie typu takiego tradycyjnego, o rabatach, my na to mówimy, rabaty angielskie. I tak jak mówię, na koniec jeszcze zapraszam, zobaczcie przypomnienie, bo to też możecie zobaczyć w programie Grunt to Ogród, przypomnienie, jak robiliśmy inną rabatę non-dig, rabatę leśną, tak? Mam nadzieję, że troszeczkę się zainspirujecie i będziecie takie miododajne, łatwe w uprawie i przyjazne dla naszej planety rośliny i rabaty uprawiać.
tak jak w ogrodzie preriowym tak naprawdę nic nie trzeba robić o tej porze roku, to tutaj w tych rabatach takich tradycyjnych, jakie my na nie mówimy tutaj wzgórzem angielskie, tutaj jest kupa roboty, dlatego że to całe towarzystwo trzeba cały czas podwiązywać, na przykład rutewki, którą teraz widzicie, trzeba ogławiać róże, dalie, kosmosy, tak? Czyli trzeba do tego ogrodu wychodzić przynajmniej raz na 4-5 dni, żeby przycinać, żeby podwiązywać, żeby to jakoś wszystko ładnie wyglądało. Takie rabaty też potrzebowałyby dużo podlewania, ale w związku z tym, że tutaj ta część ogrodu też jest prowadzona w sposób non-dig, czyli gleby nie przekopujemy, jest bez kopania, tylko i wyłącznie jesienią po przycięciu wszystkiego do samej ziemi, tak? Dlatego że rośliny jednoroczne zostaną usunięte, a rośliny wieloletnie zostaną przycięte do samej ziemi. Te rabaty ściółkujemy grubą warstwą kompostu. I dzięki temu mikroorganizmy, większe organizmy, drzownice wciągają tą materię organiczną do ziemi. Ona się pięknie wspulchnia, tak? I nie ma żadnego problemu z nią. I najważniejsze jest to, że ta ściółka zatrzymuje ogromne ilości wilgoci. Słuchajcie, ta część ogrodu podlewana była w tym sezonie może raz albo dwa, także to naprawdę działa. Także na tych rabatach jest o wiele więcej pracy niż na rabatach preriowych, no ale jak widzicie, też są piękne, dlatego no, warto je mieć, jeżeli się tylko ma czas na to, żeby cały czas je pielęgnować. Słuchajcie, często dostajemy od Was pytania na temat tego, jak założone były te rabaty. Te rabaty były filmowane dla mojego programu Grunt to Ogród, 7 odcinek pierwszego sezonu, o ile dobrze pamiętam, także możecie sobie wrócić, jeżeli macie możliwość, ale to jest teraz, już rok później i chciałabym Wam opowiedzieć, jak one się teraz czują. No i jak widzicie, czują się wspaniale. Ale oczywiście byłoby bajką, gdybym powiedziała Wam, że wszystko jest super hiper, dlatego że taka uprawa na kartonie, to przez pierwszy rok potrzebuje dodatkowego podlewania. Słuchajcie, więc tak, zacznijmy od początku. Tutaj było tak, że tak jak mamy tutaj z tyłu taką ziemię, wiecie, takie podłoże leśne, jakieś chwasty, jakieś igły, jakiś piasek, nic takiego dobrego, to podłoże zostało pozostawione po prostu tak oryginalnie, jak było. Tutaj i tutaj, gdzie są rabaty. I na to podłoże były wyłożone kartony, i na te kartony wysypaliśmy 30 cm kompostu z naszych lokalnych zakładów utylizacji śmieci. I ten kompost później został przybity nogami, tak zagęszczony, dlatego że przecież od razu chcieliśmy do tego sadzić. Gdyby to było robione w ten sposób, że chcecie założyć rabatę na przykład na wiosnę,
a na jesień rozkładacie kartony i rzucacie na to kompost, no to już nie musicie tego uklepywać, dlatego że to wszystko osiądzie do czasu, jak nadejdzie wiosna. Ale jeżeli chcecie sadzić od razu, to musicie podłoże zagęścić, tak? Także mieliśmy na początku 30 cm, później zagęściliśmy to do około 20-15 cm i w to od razu sadziliśmy byliny. I zobaczcie, te byliny naprawdę fantastycznie rosną w tym. Tylko że ta część rabaty jest wystawiona bardziej na słońce, dlatego że tutaj z tamtej strony mamy zachód, południe i tutaj naprawdę jest dosyć słonecznie, tak? Znaczy no, przez kilka godzin dziennie, dlatego że to jednak są rabaty leśne. Ale niestety ta część rabaty najbardziej wysychała. Ta była rzadziej podlewana, nadal jednak regularnie, dlatego że pamiętajcie, jest kompost z roślinami, które jeszcze nie zagęściły swoich korzeni. Potem jest warstwa kartonu i ziemia pod spodem. Także ten kompost jest od tej prawdziwej ziemi na dole, zanim ten karton się nie rozłoży i zanim te korzenie nie przerosną do dołu, on jest, ten kompost, jakby oddzielony i on przesycha tak samo jak na przykład w doniczkach, tak? Takieś podłoże. I to trzeba było w pierwszym roku dodatkowo podlewać, ale tą stronę o wiele częściej. I nadal czasami, jak jest bardzo gorąco latem, kilka razy w tym roku musieliśmy ją dodatkowo podlewać, ale ogólnie, słuchajcie, nie podlewamy, tak? Nie podlewam tych rabat, dlatego że ta roślinność teraz już przerosła przez ten rozkładający się karton, już wrosła w tą ziemię pod spodem, w tą ziemię leśną, a ten kompost tutaj rozrzucony pomógł tą ziemię o wiele bardziej, no ją polepszył, tak? Tutaj na jesień moglibyśmy znowu wyściółkować, ale widzę, że jeszcze tego kompostu jest dosyć dużo. Świetnie czują się tutaj, to jest żywokost wielkokwiatowy, bardzo fajna roślina, bardzo ją polecam, chociaż mocno się rozrasta, ale tutaj to akurat było wszystko bardzo mile widziane, takie mocne rozrastanie się. Jedyna roślina, która tutaj bardzo kiepsko rośnie, to jest małe drzewko i to jest oczar. Ten oczar tutaj ma troszeczkę za mało wody, tak? Tutaj cały czas jest dla niego troszeczkę za sucho i jego część na razie jest no, bez liści, ale ja sprawdzałam przez troszeczkę tutaj za pomocą mojego paznokcia naruszyłam skórkę tej rośliny i zobaczyłam, że ona w środku jest jeszcze żywa, jest zielona, dlatego zostawiłam to w spokoju. Tutaj jeszcze liście są, w związku z tym może ten oczar przeżyje, ale ten oczar oczywiście był w dużej donicy, więc musieliśmy tutaj rozkopać ten, no, wyciąć właściwie ten kawałek kartonu, wbić się w ziemię oryginalną i ta ziemia nie jest za dobra, dlatego ten oczar może troszeczkę tutaj cierpi, ale ten kompost wierzę, że mu pomoże i na razie spokojnie ma te liście, które są bardzo ładne i zielone i zdrowe, więc mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie dobrze. Z ciekawych roślin, które tutaj mamy i które bardzo lubię, poza tym żywokostem wielkokwiatowym, którym tutaj Wam pokazałam, to chciałabym Wam polecić jedną z moich ulubionych roślin, która bardzo szybko zadarnia i bardzo ładnie rozświetla takie ciemniejsze miejsca w ogrodzie, dlatego że pamiętajcie, że to są ogrody leśne, tutaj zawsze jest ciemno, tak? To jest Lamium maculatum, odmiana White Nancy, czyli jasnota plamista. Świetna roślina. Tutaj były posadzone pewnie trzy rośliny rok temu w takich doniczkach małych P9 i zobaczcie, jak się ładnie rozrosła. Również jest tam i również bardzo dobrze radzi sobie pod drzewami. Tutaj akurat są na górze nad nimi brzozy. I pamiętajcie, jak będziecie robić w ten sposób, bez żadnego przekopywania, za pomocą kartonów i kompostu, nowe rabaty pod drzewami, to pamiętajcie, żeby zachować taką samą wysokość gleby, która otacza korzenie tutaj, no nie korzenie, tylko akurat te pnie drzew, tak? Nie możecie powyższać tego, tej tutaj tej nawierzchni, tak? Ona nie może być, ta ziemia nie może być nagle wyżej, bo nam to zgnije, tak? Także pamiętajcie, że podchodzimy do drzewa, a tutaj może być już dużo, ale tam w miejscu, gdzie jest drzewo, to musimy zachować oryginalny poziom nawierzchni. To jest bardzo ważne. Jeszcze jedna roślina fajna, którą chciałam Wam polecić, to jest luzula. To jest jedyna właściwie trawa, która ładnie rośnie w zacienieniu, tak? Ta luzula bardzo ładna jest i tutaj z tej strony fajnie się wszystko zgrało. Zobaczcie, tutaj jest piękny bodziszek, odmiana Rozan. Ten bodziszek naprawdę, on świetnie rośnie i na miejscach słonecznych, i na półzacienionych, i nawet troszkę bardziej zacienionych. Rozan króluje teraz nad, tutaj jest bergenia, która oczywiście kwitnie wiosną, teraz ma bardzo ładne, takie mocno, takie prawie jak kapusty liście.
Tutaj jest brunera, która też pięknie kwitnie na niebiesko, więc się ładnie komponuje wiosną tutaj z tą bergenią różową. Wszystko dookoła otacza, tak jakby zamyka cały czas znowu ta roślina Lamium maculatum, czyli jasnota plamista, więc ona też stwarza takie tutaj ładne wejście do tej części ogrodu. I obok rozan jest hosta, która ma piękne zielonkawe liście i zobaczcie, ten zielonkawy, taki właściwie żółto-złoty, fantastycznie komponuje się tutaj z tymi bodziszkami. I wszystko świetnie rośnie, żadnego nawozu, tylko i wyłącznie ten kompost w zeszłym roku, w tym roku nie zostawało żadnego nawozu, dodatkowo podlewane, ale to tyle. Z tyłu jeszcze jest są paprotki, tutaj są różne, wcześniej kwitły ładnie naparstnice. Z tyłu jest hortensja Annabel, którą bardzo lubię. Mam nadzieję, że tutaj będzie miała wystarczająco mało wody i światła, żeby rosnąć troszeczkę mniej agresywnie niż w słonecznych i dobrze nawodnionych miejscach, bo nie chcę, żeby była taka duża, nie chcę, żeby się wykładała. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam opowiedzieć, jeżeli chodzi o tą rabatę, to jest śmiałek darniowy. Śmiałek darniowy też świetnie znosi lekkie zacienienie, tak? I lubi wilgoć. Ale śmiałek darniowy trzeba by było pod koniec lata troszeczkę wyczesać, żeby ładnie wyglądał, bo zobaczcie, to jest jedna z pierwszych roślin, która kwitnie, jeżeli chodzi o trawy, ona potem troszeczkę zasycha. No, już jest sporo nowych, zielonych liści, ale te stare liście, zobaczcie, warto po prostu tak jakby wyrwać, wyczesać i roślina będzie znowu bardzo ładnie wyglądała. O! Zobaczcie, jaka różnica od razu, tak? Śmiałki darniowe są troszeczkę niestety kapryśne, ponieważ tak jak mówię, one lubią mieć mokrą glebę. Dlatego musicie o nie dbać. Tutaj akurat jest fajnie wilgotnie, ale wtedy trzeba po prostu wyczesywać, wyrywać te suche części. To samo trzeba by było robić na prerii.